Siema, z tej strony Silki. Zapraszam do kolejnego filmiku z serwera Wetar. To co widzicie to pozostałości po evencie świątecznym. Ostatnie dodania i zmianki, które można było zdobyć ze skrzyń świątecznych. Nie miałem ich dużo, ponieważ pod koniec już nie chciało mi się ich dropić. Ale nic straconego, w kolejnych filmach pojawią się próby zrobienia ekwipunku do PvP. Ponieważ XP postacie do 70 levela. I z nich oczywiście mam dodanie zmianki oraz TPD-ki na 10 i 3 godziny, które bardzo przydadzą mi się do ekspienia w grocie, ponieważ przygotowuję się do wbijania wyższego levela. Mam już w 90% zrobione EQ do expa. Zostało mi jeszcze kupić gotowe ebonki na grotę. Głównie szukam takich, sama grota, strzałki mi niepotrzebne. Więc w dalszej kolejności będę brał się za EQ już typowo do PvP. Głównie za stalkę, ponieważ ciężko kupić coś dla szamana. Sami widzicie, jak wchodzicie na market Wetar, to w dziale dla szamana może są jedna, dwie aukcje góra. I to same bronie praktycznie. O stal bardzo ciężko. Dlatego mam już jedną 5 bon i drugą czystą, także zbonujemy i na dwie stalki będę miksował. A nuż coś wejdzie, liczę na jakiś właśnie uniwersalne bony, tak żeby przynajmniej 2-3 apsy weszło plus jakieś HP. No to by było już super. Teraz widzicie, jak przerabiam swoją szatę do expa na epika. Zdecydowałem się na taki krok, ponieważ tak jak mówię, zamierzam wbijać wyższy level i do PvP będę używał w przyszłości złotego ubrania, a taki epik przyda mi się właśnie na jakieś metki, no i głównie do expa w grocie. Szaman bardzo fajnie wygląda w epiku. Powiedziałbym wręcz, że super, ale czekam właśnie na złotą zbroję, kiedy ją założę. No i teraz zaczęły się perypetie z ulepszaniem tej zbrojki. KD Vitala, którego chciałem włożyć jako trzeci i ostatni. No, nie licząc, wszedł na pewno gdzieś za powyżej 5 razem. Strasznie opornie jeździłem po wszystkich królestwach, żeby go kupić. Też ludzie albo go wyrzucają, albo po prostu, no najczęściej go po prostu wyrzucają. Nikt tego nie sprzedaje. Kolejny mój problem z tym moim epikiem to nie chciał wejść w ogóle na 6. Jak wiecie, na 6 potrzeba piasków kwarcowych. W cenie na Wetar można było znaleźć za 20 kg 1, więc żeby ulepszyć na 6 potrzeba 40 kg plus bodzio. No a mi nie licząc również chyba z 5 razy palił, aż w końcu wszedł. A co najlepsze, na 6 palił, a na 5 wchodziło czczoła. No ale po którymś tam razie nie odpuściłem i wszedł na 6. Co dalej na szamanie? Oddaję biologa. Dzisiaj, kiedy dodaję ten filmik, zostało mi jeszcze 8 czerwonych konarów, z czego jestem bardzo zadowolony, ponieważ chcę jak najszybciej robić już tę misję 9.2, 9.4, żeby dostać ten bonus HP. A przede mną jeszcze zostały notatki przywódcy. Zastanawiam się, na których mobach będę je dropił, na których bossach. Ale to mam jeszcze kilka dni, zanim dokończę te czerwone konary. Także będę musiał zrobić jakiś taki porządny zapas tych notatek. No i wybrać się do groty, żeby przynajmniej na początek rozgrzać się i wbić ten 9.4, żeby później nie tracić czasu. Wiem, że ta misja z notatkami będzie bardzo długo trwała. Trzeba ich dodać aż 50. No to, kurde, to jest strasznie dużo. Myślę, że dużo czasu mi to zajmie, no ale no trudno. Nie da rady tego podgonić, więc trzeba jakoś przeboleć ten czas. Może akurat w tym czasie uda mi się zrobić kompletne EQ do PvP.
Myślę też nad nowymi bransoletkami, nowymi kolczykami, naczyjnikami, ale to myślę, że stawię na sam koniec, ponieważ w tym momencie zrobię takie bardziej uniwersalne EQ z wykorzystaniem, nie wiem, ebonitowych kolczyków, naszyjnika z łez. No, broń jakąś muszę też dorobić. Mam tą zbawkę plus 9, także też ją wybonuję, tak żeby coś mieć na każdą klasę i nie dostawać w tyłek od innych. Kolejnym newsem to jest to, że wbiłem zwinkę na P. Jest to już kolejny skill, który wbiłem na tym szamanie. Bardzo fajnie się prezentuje, dodaje niezłego kopa do szybkości zaklęć i poruszania się. Został jeszcze burzowy szpon i podwyższenie ataku, ale to w przyszłości. W tym momencie pozdrawiam Czemka 35 i chłopa z Mazur, którzy czekali na ten filmik bardzo długo i oto i on. W tym filmiku to już wszystko. Zapraszam na kolejne. Sorry za jakieś tam pomyłki i widzimy się następnym razem. Heja!